Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie chyba najlepszą zabawkę, jeżeli chodzi o medy 8 poziomu premium, czyli francuski czołg AMX CDC, czyli Session de Chat, coś takiego, nie pamiętam. W każdym bądź razie zobaczycie znowu ten cudowny czołg, a gracz, który wysłał mi tą powtórkę, Manik Frozwet, którego goszczę na TeamSpeaku. Cześć! Cześć, panie, witam wszystkich. Czemu na TeamSpeaku jesteś Wykus, a tu byłeś Frozwet? To znaczy tak, sprawa wygląda tak, że Nick Frozwet wziął się od starego klanu i mojego nazwiska wpisanego w translatorze, a Wykus to jest nowy nick, który po prostu łatwiej wymówić i jest dużo lepszy, moim zdaniem, krótszy. Mhm. Zdecydowanie też się z tym zgadzam. Słuchaj, a co to w ogóle oznacza Frozwet? Mówiłeś! Klan, stary. Tak, a Wojcz to po prostu moje nazwisko w translatorze. Tak jest, tak jest. Ładny pierwszy strzał, podpalenie T-34, który w zasadzie, można powiedzieć, jest już... Drugi raz go podpaliłeś w zasadzie, nie? Tak, były dwa podpalenia właśnie, silnik. Okej, czyli jaki miałeś plan akurat na tundrę, na tą bitwę tym czołgiem? Więc tym czołgiem na tundrze zazwyczaj właśnie jeżdżę w to miejsce, na tę górkę i staram się jak najbardziej pomóc mojej drużynie przy oflankowaniu tej linii. No ale że zobaczyłem właśnie, że tutaj na górze nikogo nie ma, postanowiłem, że właśnie będę strzelał w czołgi, które są na wodzie, żeby pomóc AMX-owi 50-100 i Super Pershingowi. No, widać właśnie darmowe strzały. W zasadzie czołgi średnie powinny zaatakować górkę, tak żeby właśnie nie było czegoś takiego, to co ty robisz, ale oczywiście wrogie pojazdy nie wjechały na górkę, więc oczywiście zdecydowanie trzeba tą sytuację wykorzystać. Moim zdaniem to był błąd przeciwnika, który oczywiście bardzo dobrze wykorzystujesz. AMX CDC, czołg, którego jak testowałem, pamiętam kiedyś, to ja nie mogłem w to uwierzyć, że czołg, który waży 34 tony, czołg średni, ma silnik 1200-konny. Ale to jest prawda, jest to czołg, można powiedzieć, chyba z najlepszą mobilnością, jeżeli chodzi o medy 8 poziomu w grze. Nie ma chyba lepszego, jeżeli chodzi o mobilność czołg. Ale jakbyś mógł powiedzieć twoimi słowami, dlaczego ten czołg jest taką fajną zabawką, co się ci w nim podoba, a co można by było poprawić? To dokładnie tak jak powiedziałeś, czyli mobilność tego czołgu, która na pewno pozwala na objeżdżanie wrogich pojazdów, no, na szybkie przemieszczanie się po tej mapie. Jest też, ma też fajną lówkę, która ma 212 penetracji, to starcza najzwyczajniej na 8 poziomie i na pewno celność. No i w sumie depresja, która wynosi 10 stopni. Mhm. Ale... Jeszcze mamy oczywiście podkalibrowe, goldowe, 259, a jeżeli chodzi o celność 0,34, czas celowania 2,2 sekundy, coś takiego. Czołgi średnie premium są zdecydowanie tańsze niż czołgi ciężkie premium. Przykładowo Love chyba kosztuje 12 tysięcy golda, a na przykład ten czołg kosztuje 7450 golda. A uwierzcie mi, sprawia chyba więcej przyjemności niż gra tym lowem, a zarobki są bardzo przyjemne. Tutaj założyłeś haeki. Tak, tak, właśnie zobaczyłem, że RHM podjeżdża tą naszą górkę. Właśnie czekałem, aż zabiję tą panterę, bo wiedziałem, że jeśli wyjadę, stracę zbyt dużo HP. I wykorzystując sytuację, zabijemy RHM-a, jeżdżąc po AT-15. Dziwi mnie to, że RHM nie strzelał do ciebie, bo ty wystrzeliłeś 3 pociski, a on ani jeden w ciebie. Dobra, AT-15, niszczyciel czołgu o bardzo szybkoszczelnym dziale. Jak go chciałeś tutaj załatwić? No właśnie, tutaj chciałem na niego wyjechać, ale pomyślałem, że on może się właśnie patrzeć w moją stronę, więc no, może mnie łatwo zabić, bo jak mówiłeś, mam szybkostrzelne działo, też zadaję te 250 obrażeń, więc gdybym je zgąskował, bądź trafił w Amorak, co jest bardzo często spotkane na tym czołgu, mógłbym zginąć, więc postanowiłem, że się wrócę i mogło się okazać, że ten AT-15 będzie stał do mnie bokiem. Potem właśnie będzie widać rezultat. No i teraz trochę ryzykowny przejazd. Tu mogłeś się wywrócić, ale udało się.
przypomina mnie znowu fizyka i ja często widzę właśnie takie powtórki, gdzie gracze wyskakują na kamyczek i padają na bok. Ale tobie się udało. No i AT-15, tak szczerze mówiąc, teraz już się poddał. On już się nie rusza. No bo cóż, cóż by mu to dało, nie? Prawdopodobnie już wyszedł na razie, lub on nie wyszedł, także. W każdym razie, w tej chwili chyba zauważyłeś, jeszcze Amorak poszedł, że cholewcia masz już dużo obrażeń, nie? W tej właśnie chwili pomyślałem, że wypadałoby wygrać tą bitwę i już nawet chwaliłem się na czacie, że mam 5500 damage'a prawie. Zaraz będzie napisane na czacie do T3-4 myślnik 3. Właśnie, please win. Chciałem, żeby wygrał ten starcie 1-3 bądź 1-2, żebym nie został sam. Wtedy prawdopodobnie bym przegrał tą bitwę. No, wszystko się może zdarzyć. W każdym razie właśnie przeżycie tego drugiego meda bardzo pomogło by ci. Tak jest, tak jest. Tutaj właśnie będzie widać, stoję na tej kurce, czekałem, pomyślałem, że może uda mi się wyspotować Red Panterę dwójkę, która tam stała, no ale niestety stała za kamieniem, więc musiałem zjechać. No, czyli Tedek jeden kapuje, dwa czołgi atakują T-34 przez 3, no i teraz zależy, w którą stronę jest obrócony. Myk, dupą do ciebie. Czyli super. Tutaj jeszcze Golda załadowałem, żeby mieć ten pewny trochę strzał. Trochę dziwny. No bo właśnie Gold, pewny strzał i rykoszet, nie? Tak, jeszcze od tyłu. Dużo tych goldowych pocisków nie nosisz, tylko 5. Ale jednak to są pociski podkalibrowe, zdecydowanie lepsze niż te przeciwpancerne. No i w tej chwili jesteś już na hita od wszystkiego. Tak, i właśnie teraz się boję, że ten prototyp zdąży się obrócić i do mnie strzeli. No bo ale prototyp szybko przeładowuje. Tak. Ale ma wolny obrót wieży, więc ładnie go tu objechałeś. W zasadzie główną wadą tego czołgu, oczywiście pancerz, no to wiadomo, ale to, że jest duży. On mimo to, że mało waży, ma duże gabaryty, więc łatwo bardzo w niego trafić. No i tak mówiłem, depresja działa, 10 stopni. Można bardzo fajnie gdzieś tam na górkach pracować wieżą. Istrzy, czerwony gracz, trochę nieskuteczny, więc myk, szósty pojazd i tutaj stanąłeś. Tak, myślałem, że to już jest koniec bitwy, bo nie zauważyłem, że jeszcze została wroga artyleria i czekałem, aż wszystko się wyłączy. Tak, zacząłem chodzić po pokoju, cieszyć się. Szczerze mówiąc, no emocje brały górę. Dopiero zauważyłem, że jeszcze została nam wroga artyleria. No i w zasadzie... No tak, artyleria mnie widziała, więc mogłaby mnie zdjąć jednym strzałem. Nawet z fleszem, prawda? No. No i teraz ruszyłeś po artylerię, czyli jeszcze możesz... Już masz 6,5 tysiąca obrażeń. Jeszcze można zrobić więcej. No i bitwa życia, czyli... dużo tych... No i co ty to robisz tutaj, teraz? Tutaj pewnie wjechałem na wieżę, bo myślałem, że jednak mimo wszystko uda mi się przejechać. Aha. No ale dużo tych bitew nie rozegrałeś, tylko 4000, więc... ta bitwa na razie wśród tych 4000 bitew najlepsza, tak? Tak, to jest moja bitwa życia. Życiówka po prostu. O, i tutaj właśnie już pisałem. No, 4 miesiące. No i dlatego nie mogłem tego nie puścić, bo już mu napisałeś, więc głupio by było, abym tego nie pokazał, bo ten gracz, który... Ale on nie jest Polakiem. Nie, on ma, no i w swoim mierze nie jest, tak? Ale on pisał chyba, prawdopodobnie nawet wcześniej po polsku, nie pamiętam szczerze. Aha, mógł sobie po prostu dać jakąś tam jakąś mapkę inną. Wielu graczy nie daje mapki Polski, bo Polacy są... Ale nie trafił, więc... T-34 przez 3 ma bardzo niecenną lufę. Drugi Amorak, dwa podpalenia i koniec bitewki. No i zerkajmy na wynik.
i w zasadzie no, tylko 7 kili i aż, no, można powiedzieć, obrońca, high caliber i jeżeli chodzi o obrażenia, 6838, no jest to bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o obrażenia. Exp 1931 bazowy, ty grasz z premką, czyli tego expa z premką to jest 2896. Na 8 tierze bardzo dobry wynik. Zarobek 132800 na czysto. No i tak to wyglądało. Tak. Słuchaj, no to cóż, na koniec jeszcze oczywiście, jeżeli byś chciał coś dopowiedzieć lub kogoś pozdrowić, to wal. No to cóż, chciałbym pozdrowić na pewno dziewczynę, która to z pewnością będzie oglądać. I cały klan, do którego dołączyłem dość niedawno. Wtedy naprawdę przyjemnie się gra mecze plutonowe. No i cóż, chciałbym również zaprosić graczy do naszego klanu, ponieważ gramy turnieje za golda, także można wygrać sporo golda, sporo... Można też zarobić po prostu, bo gramy CW na 6 tierach. Po prostu rekrutacja jest otwarta, także zapraszamy serdecznie. I to by było chyba na tyle. To nic, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, no i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie. Dziękuję. Na razie.